Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy na dwa dni przed galą KSW 39. Ze mną Tyberiusz Kowalczyk. I pierwsze pytanie o konferencję prasową, która odbyła się przed kilkoma godzinami. Zanim przejdziemy jakby do dalszej części pytań o Mariusza, chciałem zapytać, jak w ogóle podoba Ci się taki twór, bo to jest coś nowego. Jednak wcześniej były te konferencje, ale nie tak duże i nie tak fajne. Bardzo dobry pomysł, ta konfrontacja, która była, zawodnicy mogli wymienić swoje zdanie, tak jak chociażby nasz tutaj Robert z Popkiem rozbawili publiczność do łez. Nie, naprawdę fajny pomysł, cały czas takie coś powinno być. Ale dobrze, że Różan miał ciebie koło siebie, bo widziałem, że go tam szturchałeś i budziłeś, jak przysypiał. Nie, Różan naprawdę skoncentrowany na swojej walce i całym sercem jestem tutaj za nim, żeby wygrał ten pas. On nie chce tego pasa, on chce tutaj zrobić dobrą walkę, zależy mu na tym, żeby się bić i tym bardziej chciałbym, żeby to wygrał. Teraz chciałbym zapytać o ten twój filmik, który zamieściłeś ostatnio w internecie. Powiedz mi w ogóle, skąd jakby ten pomysł, że chcesz znaleźć kobietę Mariuszowi i te wszystkie jakby zaczepki, że jakby jest innej orientacji seksualnej. Słuchaj, z Mariuszem się znam naprawdę już, brzydko mówiąc, kupę lat. Wiem, jaki Mariusz jest. Chciałem uderzyć w niego czuły punkt. Wiadomo, to jest jakaś tam zagrywka taktyczna przed galą. No, każdego musi gdzieś tam wyprowadzić. To jest wszystko gra z równowagi. Poniekąd się to udało. Niektórzy to źle odebrali, no ale no, tak ma być. Jest show, jest zabawa i do przodu. Ale czy też właśnie ty, bo wiesz, są jakby zawodnicy, którzy traktują pewne sprawy bardzo osobiście i to są jakby takie zaczepki na tle bardzo osobistym. A czy tutaj jest raczej taki bardziej element promocji tej walki? Jak to właśnie wszystko u ciebie wygląda? Co, tej walki chyba nie trzeba promować, bo ona jest na tyle wypromowana przez włodarzy, przez wszystkich, że się to samo gdzieś tam napędza. Mówię, to jest... Trzeba umieć zagrać taktycznie, psychologicznie. Tutaj mój trener Bartosz Batra jest chyba w tym bardzo dobry. Wie, jak kogoś sprowokować, więc takie rzeczy muszą się też dziać. Czy uważasz, że właśnie to, co zrobiłeś, to wpłynie jakoś na twoją korzyść, że Mariusz będzie jakby mało skupiony? Nie mogę tego powiedzieć. Dobrze. Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Tyberiusz, w takim razie powiedz mi w ogóle, jak tutaj ta atmosfera, bo nie ukrywamy, że jest pierwsza walka dla KSW. Jak to wygląda właśnie, chcę, żebyś porównał. Inna organizacja, wcześniej w Pędzie walczyłeś i tutaj KSW, jak zostałeś przyjęty, jak to wszystko tutaj wygląda z twojej perspektywy? Nie wiem, jak inne federacje, ale to nie ma co porównywać naprawdę. Jestem tutaj po raz pierwszy, jestem miło zaskoczony. A więc wszystkim zachęcam, trenujcie naprawdę bardzo mocno, żeby się tutaj dostać. Robi to robotę. No, miałeś tutaj przytkało, tak? Podejście całego sztabu tutaj, ludzi, którzy wkładają w to serce, tak? No, naprawdę mega robota. Zobaczyłem to od środka i mogę coś powiedzieć, tak? Jest to mega produkcja KSW, coś znaczy. Powiedz, czy już jakby oswajasz się z całą tą atmosferą, już doszło do ciebie, że za dwa dni będziesz walczył na największej gali na świecie z bardzo dobrym przeciwnikiem medialnie, którym kiedyś tam rywalizowałeś? Nie dochodzi chyba zupełnie, ale wczoraj jak byłem na media treningu, jak zobaczyłem to wszystko, jak się rozkłada i pomyślałem sobie gdzieś tam, no aha, trzeba będzie wyjść i ten, to gdzieś tam kolana zagrały, ale to chyba każdemu zawodnikowi. No ciężko powiedzieć, tak? No na razie jest spokojnie, no udaje się gdzieś tam o tym zapomnieć, no ale mówię, no sobota przyjdzie, tak? Trzeba wyjść do klatki i zrobić swoje. No właśnie pytam w kontekście tego, że ty chyba w największej, na największej gali, której walczyłeś, no to był chyba fan w Katowicach, prawda? Gdzie może chyba było 8, albo 10 tysięcy na Torwarze, może 8 tysięcy, a tu będzie 50. Nie liczyłem, tak, bo byłem zajęty czymś innym. Nie, no słuchaj, to może tak, wychodząc nie zwracasz na to uwagi, ile jest ludzi i tak dalej. Ja tego tak nie odbieram, ale
stres jest większy taki, żeby sobie nie dać zrobić krzywdy w tej klatce, żeby się dobrze zaprezentować, bo to tak jak Różol powiedział, to może się wszystko zdarzyć. Przygotowujesz się ciężko 2 miesiące, a możesz wyjść i w pierwszych 10 sekundach zostać znokautowany, tak? Więc trzeba być naprawdę mega ostrożnym, mega uważnym, żeby nie dać się zaskoczyć tutaj rywalowi. No, jest dużo czynników, tak, odpowiedzialnych za to. Trzeba być czujnym jak ninja. Rozmawiałeś z Marcinem może o Mariuszu, bo walczył z nim, może udzielał ci jakiś rad tutaj związany z tym? Zbij Mariusza. To tyle powiedział Różel. Chciałem jeszcze zapytać o twoje przygotowanie. Tutaj Mariusz Podzianowski jakby cały czas mówi, że nie będziesz miał kondycji na te 3 rundy. Czy ty pracowałeś też jeszcze jakoś dodatkowo nad tą kondycją? Jak to wyglądało? No nie da się jakoś pracować dodatkowo. Robiłem to, co zawsze robiłem, do każdych przygotowań. Pracował tutaj ze mną Artur i Bartek, więc przygotowania jak każde inne. No wiadomo, zawodnik, z którym jeszcze z takim mocnym nie walczyłem. Mega silny, chociaż Czerwiński też siłą gdzieś tam nie odbiegał. No też kawał konia, 130 prawie kilo. Może nie ma takich umiejętności jak Mariusz, chociaż stójkowo go oceniam lepszego niż Mariusza. No, ale wiadomo, Mariusz tutaj jest złapać, rzucić. On to lubi. Zobaczymy, no ciężko trenowałem i mam nadzieję, że owoc pracy tego będzie oczywiście już w sobotę. Dobrze, Tyberiusz. Na sam koniec jeszcze jakiś przekaz do fanów, podziękowania dla sponsorów. Przekaz do fanów. Słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie kciuki za wszystkich zawodników, żeby wszyscy wyszli z klatki cało.